Szanowni Państwo, dzisiejsze wydarzenie artystyczne odbywa się w ramach projektu przygotowanego przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej Kulturalnie w sieci. Ten projekt, który dla Państwa przygotowaliśmy, jest taki lekko wymuszonym projektem, a spowodowała go oczywiście epidemia koronawirusa, która opanowała niestety cały świat i stanowi tutaj dla nas wszystkich ogromne i zagrożenie, i wiele przeszkód, także w działalności i tej artystycznej, i kulturalnej. W ramach tego projektu udało nam się już zorganizować kilka wydarzeń artystycznych, na początku bez udziału publiczności, natomiast w sytuacji, kiedy te obostrzenia zostały nieco lekko złagodzone, może ono się odbywać również nie tylko za pomocą czy za pośrednictwem internetu, ale także z udziałem publiczności, oczywiście w warunkach zabezpieczającym Państwu bezpieczeństwo. Tak się złożyło, że dzięki temu, że również dzisiejsze tutaj wydarzenie transmitowane jest w sieci, to mogę spokojnie powitać wszystkich Państwa zgromadzonych tutaj na placu przed Ośrodkiem Kultury i wszystkich tych z Państwa, którzy oglądają dzisiejsze wydarzenie, będą oglądać przez internet. Krótko mówiąc, Niska Górka wita cały świat, tak można by było powiedzieć. Szanowni Państwo, jeszcze króciutko o tym, co planujemy, bo w najbliższym czasie, co planujemy zorganizować właśnie w ramach tego projektu Kulturalnie w sieci, a mianowicie następną niedzielę o godzinie 17:00 przed frontem siedziby Ośrodka Kultury odbędzie się koncert orkiestry Dęty Miska Górka, godzina 17:00. Darmowe wejściówki są już do odbioru u nas w Ośrodku Kultury. Natomiast 14 sierpnia zapraszamy Państwa na godzinę 21:00. Tutaj w tym miejscu odbędzie się kino plenerowe na Leżakach. Także serdecznie na te dwa wydarzenia chciałbym Państwa zaprosić. Szanowni Państwo, wszyscy chyba jak tu jesteśmy bez wyjątku lubimy przebywać w towarzystwie osób, które mają pogodne usposobienie, pozytywny stosunek do życia, którzy potrafią nas rozśmieszać dowcipami, żartami, mają poczucie humoru. Takich ludzi obok siebie lubimy w każdej sytuacji. Kiedy jest dobrze i kiedy jest nie całkiem dobrze, jak byśmy chcieli, a panująca pandemia koronawirusa na pewno nie jest właśnie tym sprzyjającym okresem. Natomiast tego śmiechu, tego żartu, tego dowcipu, myślę, że w tym okresie nam wyjątkowo on jest potrzebny. I osoby, które dzisiaj dla Państwa, tutaj artystów, których zaprosiliśmy, myślę, że ten dowcip Państwu dzisiaj dostarczą. Swój początek, karierę właściwie rozpoczęli bardzo dawno temu, bo minęło 35 lat. Rozpoczęli od rozgłośni radiowej, katowickiej rozgłośni radiowej, a później rozpoczęły się występy estradowe na estradach praktycznie całej Polski, występowali także i na świecie, szczególnie dla polskiej Polonii. Zdobyli sobie ogromną popularność i mają wielu sympatyków. Gdziekolwiek się pojawią, wywołują śmiech, radość, uśmiech, czyli to, o co nam wszystkim chodzi. Szanowni Państwo, już za chwilę przed Wami Jerzy Ciurlok i Aleksander Czaska. Zapraszam na występ. Przed Wami kabaret Marszalscy. Proszę Państwa, ja poproszę o większe brawa dla Waszego dyrektora. Zaraz powiem, dlaczego tak uważam, że powinien dostać większe brawa. Panie dyrektorze, niech Pan się tu jeszcze pokaże. Ukłoni Państwo, poklaszą, poklaszcie. Ja Państwu powiem dlaczego. Otóż należą mu się oklaski z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że ma znakomity pomysł na wypełnienie okresu pandemii właśnie tego rodzaju imprezami, a po drugie, ja gratuluję odwagi,
odwagi zaproszenia ludzi z samego epicentrum koronawirusa, czyli z Górnego Śląska. Podobno jesteśmy takim epicentrum, no ja jeszcze chorego na koronawirusa u nas nie widziałem tak za bardzo, no ale jesteśmy za to dobrze zbadani, dobrze przebadani i gwarantuję Państwu, że ani ja, ani mój kolega koronawirusa nie mamy i nie zarażamy. Także możecie śmiało, pełną piersią, że tak powiem, się śmiać, wdychać powietrze, nic Wam nie grozi z naszej strony przynajmniej. A teraz szanowne panie, szanowni panowie, czcigodne damy, szlachetni mężowie, czyli baby i chopy. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Kłaniam się Państwu nisko i liczę, że Państwo zrobią to, co życzliwa publiczność na ogół czyni w takich sytuacjach. No, o, dziękuję. Proszę Państwa, ja przepraszam, ja będę namolny, ale wiecie Państwo co, żeby to się udało, to ja muszę się dobrze czuć, a moje dobre samopoczucie, znaczy ja nie chcę powiedzieć, że się czuję źle, ale chciałbym jeszcze lepiej, swobodniej, a moje dobre samopoczucie jest w Państwa rękach, to może ja jeszcze raz, dobrze? O. Dziękuję. I proszę Państwa, tak ma być za każdym razem. Ja się kłaniam, a Państwo... No właśnie, znakomicie, tak. No, myślę, że w miarę upływu czasu będzie przybywało nam również tego dobrego samopoczucia z Państwa rąk. Ja się Państwu jeszcze bliżej nie przedstawię, na to przyjdzie pora w stosownym czasie. Natomiast teraz zapraszam Państwa na podróż. Na podróż po cudownej, niezwykłej, choć kompletnie zwariowanej krainie dowcipu. Ale żeby nam się przyjemnie i bezpiecznie podróżowało, musimy spełnić kilka niezbędnych warunków. Pierwszy warunek właściwie Państwo już spełnili, to był ten warunek. Tak? O, znak, jak Państwo zapamiętali, świetnie. Drugi warunek to taki, że musimy się dobrze rozumieć. My nie jesteśmy po raz pierwszy w Miejskiej Górce, byliśmy tu ostatnio, ale 10 lat temu chyba to już było. Jesteśmy trzeci raz u Państwa i... Być może niektórzy spośród Państwa wiedzą, że no ja teraz mówię po polsku całkiem nieźle, prawda? Nie najgorzej. No staram się przynajmniej, tak. No, za chwilę by na godą po śląsku. No i co to będzie, pieruda? Czy wy to zrozumicie? Czy wy to spokopicie, go daję spokojnie? A może jest ktoś na widowni, kto był na Górnym Śląsku? Pracował może? Jest ktoś taki? No, nie ma nikogo. Pan, dobrze, to pana czynię odpowiedzialnym za to, żeby przynajmniej ci w kręgu pana zrozumieli, jak by dagodą po śląsku, a jak oni by coś nie rozumieli, to pan im to przełonaczy z naszego na wasze, dobrze? No nie, drugi warunek, dobrze, będziemy się dobrze rozumieć, ja to wiem. Natomiast trzeci warunek to taki, że od czasu do czasu trzeba lekko przymrużyć jedno oko, a kto bardzo wrażliwy, to... Pani bardzo wrażliwa, proszę pani? Pani nie bardzo wrażliwa? Nie? Nie, no bo jak ktoś bardzo wrażliwy, to dwoje oczu trzeba przymrużyć, proszę państwa, bo wiecie, jaki jest dowcip. No, dowcip nikogo nie omija, nikogo nie oszczędza, choć też i nikogo nie obraża. Nie wolno się obrażać na dowcip. To jest w złym tonie obrażać się na dowcip. No niemniej jednak, wiecie państwo, są takie tematy, które są bardzo niebezpieczne. Na przykład, gdy wnikamy w zagadnienia małżeńskie. To jesteśmy na śliskim gruncie, nie? No takie stąpanie po krawędzi. No proszę bardzo, dwie żony się spotkały, jedna mówi do drugiej, wiesz co, mój mąż to anioł, a ta druga, no to mój też nie mężczyzna. Tak. A żeby to w jedną stronę nie było, dwóch mężów się spotkało, jeden go do, wiesz co, moja żona to anioł, a ten drugi go do, a moja jeszcze żyje, wiesz? No nie ma leko, spotkało się dwóch kolegów, jeden miał strasznie gęba łobito, to ty drugi tak patrzy na niego, go do ty. Kaś to był, Kaś, w szynku, żeś siedział, ta gorzoła, słepiecie, po tym się pierecie, po tych pyskach łożartych, a on go do nie, ja nie był w szynku, to moja baba mnie tak urządziła. I to ino z kuli tego, że i powiedział ty. A ten drugi go do nie rozumie, to swojej żonie żeś powiedział ty i za to za przeproszeniem pyszczysko ci szczaskała, jak to było? On go dowiesz, no normalnie, przyszedł jak we wieczór do dum po szychcie, zmęczony. Baba już w łóżku leżała. To, że się poseblikął, lygum koleni i chce spać. A ona mi go do... Czy ty wiesz, że my już od pół roku nie uprawiali seksu? To i powiedział, chyba ty. No, wolno poklaskać. Proszę państwa, państwo klaszczą, ja odpoczywam. Tak. Poza tym,
oklaski przedłużają śmiech, a śmiech to zdrowie, tak? A tego zdrowia nam dzisiaj potrzeba. Naprawdę, proszę Państwa, kto się śmieje całym pyskiem, znaczy pełną gębą, to zyskuje odporność nawet na tego pieruńskiego koronawirusa. I proszę Państwa, w tym małżeństwie tak to jest, że te problemy rozgrywają się pomiędzy dwiema osobami, ale niekoniecznie pomiędzy mężem i żoną, bo to tak czasami mężowie plotkują o żonach. Mówi się, że kobiety plotkują, a chłopy też plotkują jeszcze gorzej. Żony narzekają na mężów, no raczej nie chwalą. No nie wiem, jak tam panowie, bo tutaj tak się zgromadzili panowie akurat w tym miejscu, nie wiem, żony was chwalą? Chwalą? Tak? Bo ja mnie nie chwali. No. To wyście są w szczęśliwej sytuacji, ale przyroda rzeczywiście zna takie przypadki, że żony chwalą mężów, nawet się chwalą tymi mężami. Dwie takie żony rozmawiały, ta jedna mówi do tej drugiej, ty wiesz co? Ten mój mąż, jaki to cudowny człowiek. Jak on, słuchajcie kobiety, tak trzeba o mężu mówić. Jaki to cudowny człowiek. Jak on się domu trzyma. Słuchaj, on nigdzie nie łazi. On papierosów nie pali. Alkoholu nie pije pod żadną postacią. Panowie też? No, pod żadną postacią alkoholu nie pije. Tym głupim sportem się nie interesuje. Słuchaj, nie chodzi na te żadne tam mecze. Nawet w telewizji tego nie ogląda. A żeby się za jaką cudzą babą obejrzał, to w ogóle mowy nie ma. A ta druga tak słucha tego z rosnącym zdumieniem. Wreszcie głosem pełnym współczucia pyta, a od dawna jest sparaliżowany? No proszę poklaskać, proszę Państwa, tak, wy się rozruszacie, ja sobie odpocznę chwilę. No i to tak, te problemy małżeńskie, one tak zaczynają się we wczesnej młodości, no wtedy, kiedy to się wszystko zaczyna, prawda. No na przykład dwie takie młode dziewczyny się spotkały, jedna mówi do tej drugiej, ty wiesz co, wyszłam za mąż i wcale nie żałuję tego kroku, a ta druga go, no, a jo jest jeszcze panna, ale kroku też nie żałuję, wiesz. Potem to tak trwa, prawda, w wieku dojrzałym spotykają się dwie takie dojrzałe kobiety, jedna w zaawansowanej ciąży, ta druga tak patrzy, mówi, ty w ciąży, mój Boże, przecież ty nigdy nie chciałaś mieć dzieci, jak się na to zdecydowałaś? A ona mówi, to nie ja się zdecydowałam, tylko mój mąż i to dosłownie w ostatniej chwili. Tak, to kiedyś na takim spotkaniu koleżeńskim szkolnym, tam po 30 czy 40 latach od zakończenia szkoły było takie spotkanie koleżeńskie, nauczyciel tak przepytuje tych swoich byłych uczniów, jak im się powodzi. Takiego jednego pyta, a ile ty masz dzieci? A on mówi, 8. A ten nauczyciel tak pokiwał głową, mówi, no tak, tak, ty nigdy nie uważałeś. Mówi, nie. No tak to, tak, to, tak to jest. Ale bywa też inaczej. O dwóch takich kolegów siedzi sobie w barze przy kontuarze i popijają whisky z lodem. Whisky z lodem. A ten lód to taki wyciskany taki. Ten jeden tak spojrzał do tej szklanki i mówi, ty, lód z dziurką. Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. A ten drugi mówi, tak, ty pierwszy raz w życiu coś takiego widzisz, a ja z czymś takim żyję od 30 lat, mówi. No różnie to tam w tym małżeństwie jest, no ale proszę Państwa, nic nie jest wieczne, prawda, i tako babcia, starka po śląsku się godzą, nie, przyszła na słuchanie, czyli do spowiedzi, nie, tam do tej słuchatelnicy, nie, powiedziała tam te swoje trzy grzechy, na krzyż już miała wyleźć, ale se przypomniała coś godą. A i wiecie co, parożyczku, jeszcze jedne wam muszę powiedzieć, wiecie, Jożek zdradziła swojego chopa. A ten ksiądz tak patrzy, że kobieta już dobrze po 80 i jakoś mu to nie grało, nie? I mówi, babciu, a kiedy to było? A on mówi, no a to już bez 50 lat temu będzie. A on mówi, a to wyście się z tego jeszcze nie spowiadali? A on mówi, nie, nie, ja się z tego za każdym razem spowiadam, bo ja to bardzo rada wspominam, wiecie? No tak, no. Na wspomnienia trzeba sobie zapracować. Jedna żona to mówi do swojego męża tak, mówi, słuchaj, ja wiem, że mnie zdradzasz. Ja wiem, ja ci powiem więcej. Ja wiem, z kim mnie zdradzasz. Ja nawet wiem,
kiedy mnie zdradzasz i wiem, gdzie mnie zdradzasz i nawet wiem, ile razy mnie zdradzasz. Jednego tylko nie wiem. Czym ty mnie zdradzasz? No panowie jakoś spoważnieli w tym momencie, no. No panowie, no, bądźmy samokrytyczni. Nic nie jest takie duże, jak nam się wydaje, naprawdę, no. No ja kiedyś, proszę państwa, idę do pisuaru, tak stoję przy tym pisuarze, że sikam, patrzę nad pisuarem, coś napisane, nachylam się, czytam, a tam pisze: podejdź bliżej, nie pochlebiaj sobie. No to rzekł podlo zbliżej, co miał zrobić, nie? Sikum dali, patrza na suficie, na gipsdece coś napisane na wierchu, tak się naciągam, żeby przeczytać, jak tam pisze: jak czytasz to, co napisałem, to nie sikasz tam, gdzie trzeba, patrz. Chyba jakiś prorok napisał. No także panowie, jak pójdziecie sikać, to pamiętajcie, nie spuszczajcie moczu z oczu. No ale wracając do tego małżeństwa. No więc, proszę państwa, jak małżeństwo, to czasami i jakiś trójkąt małżeński się przydarzy, prawda? No. Taką młodo i już wie. Nie śmiem zapytać, czy to z rodzinnego doświadczenia. No ale no przydarza się, no prawda, proszę państwa, no. No dziękuję tym, którzy się przyznali w tym momencie. No więc o takim szczególnym trójkącie małżeńskim państwu opowiem. Otóż pewien facet w stanie, jak się to mówi, mocno wskazującym. Mocno wskazującym. Późno wieczorem wrócił do domu. W sypialni już było cima, wiecie. To się w antryju znaczy w przedpokoju. Aha, nie, tu chyba go dacie też w antryju, nie? W antryjce. Nie, bo ja wiem, że to go dają tak w antryjce na ryczce stoły pyry w tytce, nie? No a u nas się go do antryju na byfyju stoła szolka tyju. No więc w antryju się poseblikał, wiecie? Po cichutku wlos do tej sypialni. Wsunął się pod kołdra po cichutku, ostrożnie, żeby nie obudzić, no ale poczuł coś ciepłego. I go naszło. Znaczy, no, jakby to powiedzieć, spełnił ten obowiązek małżeński. Jeszcze go tam na coś było stać. Ale mu się po tym pić zachciało, no to poszedł do kuchni się napić, nie? Tak otwierał drzwi i na progu go zamurowało. On był przekonany, że ma delirium, bo w kuchni światło zaświecone, a jego żona przy stole siedzi i książka czyta. No i zino przywidzenia. Tak gały na nie wybałuszył go za los. Ty, tuki? A w to w sypialni? A ona go, no jak to, kto mama przyjechała na święta w odwiedziny? To on leci do tej sypialni, wiecie, drzwi go tak odra i go, teściowo! Leściowo, ale czemu wyście się nie odezwali? A ona go, jak czemu? Przeca już rok ze sobą nie gadamy. I tu się należą oklaski teściowej, bo to ważny element. Oczywiście element dowcipu, a dowcip, proszę państwa, taki właśnie jest, jak państwo słyszą. On naprawdę nie wybiera, nie oszczędza nikogo, bywa frywolny, nawet się mówi tak, że frywolność jest solą dowcipu. Frywolność dla dowcipu jest tym, czym piana dla piwa. W dowcipie wolno, proszę państwa, poza dowcipem to już różnie bywa. A skoro sobie to wyjaśniliśmy, bo to był dopiero wstęp, wiecie państwo, to było takie wprowadzenie, entrée, to teraz mogę zaanonsować mojego przyjaciela. Znaczy, ja to mówię z mieszanymi uczuciami. Bo w dzisiejszych, tak, w dzisiejszych czasach, gdy mężczyzna o mężczyźnie mówi mój przyjaciel, to różnie to bywa zrozumiane, więc żeby, choć niektórzy twierdzą, że nieważna płeć, ważne uczucie. Proszę państwa, czy państwo się na przykład zastanawiali, dlaczego dziewczyny dzisiaj mają taki problem ze znalezieniem kandydata na męża, który byłby kulturalny, dobrze wychowany, obeznany w świecie, taktowny, dobrze ubrany. Dlaczego tak trudno znaleźć takiego chłopaka? Ano dlatego, że tacy mężczyźni na ogół mają już właśnie swoich partnerów. No. Więc, proszę państwa, a mój przyjaciel to prawdziwy majster w dziedzinie opowiadania dowcipów. Ale żeby mu dodać powagi,
to muszę powiedzieć profesor. Proszę Państwa, profesor dowcipologii empirycznej. Dowcipologia empiryczna to nowa gałąź wiedzy przez nas wymyślona. Dowcipologia empiryczna, czyli dowcipologia praktyczna. Bo my dowcip, drodzy Państwo, zgłębiamy nie tylko teoretycznie, ale nade wszystko jak? Praktycznie. No, gdyby któraś z pań nie rozumiała, to ja po występie chętnie wyjaśnię, na czym to polega. A mój przyjaciel to prawdziwy majster w dziedzinie opowiadania dowcipów, drodzy Państwo. Kierownik samodzielnej katedry humoru stosowanego. Panie i panowie, przygotujcie ręce do oklasków, bo oto przed wami Masztalski we własnej osobie. To klaszcie Państwo, bo to on już nie jest taki najmłodszy, to długo trwa, wiecie. Tu dyrektor godał, żebym my 35 lat. Nie, no tak nie ma. Kabaret Masztalskich, bo 33 lata jest w wieku Chrystusowym, się boja, żeby nas nie ukrzyżowali, no. A razem to wiele my mamy. Razem to my już mamy przeszło 140 lat, proszę Państwa, oba do kupy. Poważnie. Poważnie, no my się tam swojego wieku nie wstydzymy. Weź się ukłuń, Państwo, ładnie ci klaszczą. A nie tak nisko, bo się nie wyprościsz, głupie loku jeden, no. To nie jest, nie, no w tym wieku to nie ma tak lekko. Powiedz Państwu, co ci żona zawsze godo, jak ty się tak nisko chcesz ukłonić? Powiedz, co ci godo, no. Witajcie u was. No nie, to się ładnie przywitałeś, poklaszcie mu Państwo jeszcze, pięknie się przywitał po naszemu. Ale teraz powiedz, co ci żona godo, jak się tak kłaniasz nisko, no. Żona ty mi zawsze godo tak, stój prosto, żeby ludzie zobaczyli, jaki że jest krzywy. No. Właśnie, proszę Państwa, Masztalski, czyli redaktor Aleksander Trzaska, pozostawiam go z Państwem sam, na czas jakiś. A jako, że się oddalam na chwilkę dłuższą, to poproszę jakieś drobne brawa na odchodnym, żeby mi się dobrze szło. Ale się nasiedział. Duże, duże brawa. No bardzo, o, ja się teraz no miło, straż przyjechała. A słyszeliście o jednym strażaku? On zgasł w ogniu. No, zgasł w ogniu. No, a inny strażak dowyniósł z pożaru świeżo upieczoną żonę. Powiedzcie, że to nie fajne. No. Ja takie dowcipy kocham. Ja kocham, ale powiem Państwu tak, uśmiechacie się. Teraz będzie wykład o śmiechu, bo mnie przedstawił, jest profesorem dowcipologii empirycznej. Proszę się rozsiąść wygodnie. Zdjęcia możecie robić, a jakbyś się pierunia nauczył malować, nie musiałbyś zdjęć robić. Ale wszystko możecie robić, nikogo nie obrażę, nie bójcie się na tych krzesłach, tylko uważajcie. No uważajcie, szczególnie jak macie trochę kilogramów więcej, to nie trzeba uważać, bo ja ostatnio takie krzesło, takie składane, kupił w sklepie w Katowicach. No, po godzinie z powrotem byłem w tym sklepie, mówię do tego sprzedawcy, tylko że jak przyniósł do domu, od razu się złamało. A on do mnie nie może być, może ktoś na nim siódł. A byłem w kinie, ale przed koronawirusem. Siedziałem tak jak pan, a koło mnie było miejsce wolne. I taki gruby facet przyszedł. No tu na pewno takiego nie ma, to gabaryty McDonaldowskie miał. I on mi, panie, siódł na to miejsce, to mnie zabolało. No bo to ciało się przelewało. To mówię do niego, o panie, nie może pan dwóch biletów kupić? On mówi, panie, kupiłem dwa, tylko drugi na balkonie dostałem. No, o jak się fajnie uśmiechujecie. Dobrze, no to uważajcie, tak patrzę, teraz się rozruszali, bo proszę Państwa, żeby się śmiać serdecznie, trzeba się rozruszać. Pani nie rozrusza, no. Pani nie rozrusza, no co pani zrobiła? Pani se nóżkę na nóżkę założyła, to żylaków można dostać. No nie ha, ha! Krew do końcówek nie dopływa. Pani się znowu na końcówkach. No nie dopływa. Poza tym ja się muszę też skoncentrować i dobrze poczuć, a nie mogę jak taka dziołcha nogę na nogę zakładam. No nie ha, ha, powiem czemu. Ostatnio, no taka pani se na nogę założyła. No proszę pani, no to ja nie mówię, że tak siedzieć, ale...
No nie, nie mogę, no nie powiem, ale powiem. Byłem w sanatorium. No. I taka kobieta właśnie wyjeżdżała z sanatorium. No i mi opowiada, że to już siódmy turnus w 7 latach na każdy jeździła. I wróciła do domu, siadła przed mężem w domu, tak nogę na nogę założyła i mówi do niego wreszcie razem. No to są traumatyczne wspomnienia. No, traumatyczne naprawdę. No to co, rozruszaliście już tak, rozruszaliście się? Bo to trzeba się głośno śmiać. Jak człowiek się śmieje, 61 mięśni pracuje. To jest gimnastyka. No naprawdę, proszę Państwa, ja muszę się rozruszać, żeby naprawdę się dobrze poczuć. Naprawdę, ja będę teraz przed Państwem pokazywał, jaką gimnastykę stosuję jako profesor dowcipologii empirycznej. Najpierw od głowy zacznę. Bo z głową największe problemy na starość. No to już głowę rozruszam teraz. No, przyszła baba do doktora i go do panie doktorze, jak robię tak, to wszystko mnie tu boli. A ten doktor go do to niech pani tak nie robi. A ona go do to skmeda wiedziała, że mi przeszło. O. I już głowa na swoim miejscu. O, jak siedzi. Teraz nogi. O, bo z nogami duży problem. O. A po 70 niech to szlak trafi. No nie, mój doktor rodzinny to mi mówi tak, tylko mnie zuboczy, mówi, panie Masztalski, chodzić, chodzić i chodzić. I chodzić, i chodzić. Ja nic nie robię, już tylko chodzę. Tak, chodzę, wszędzie chodzę, ostatnio nawet w sypialni chodziłem. No nie, pani się nie śmieje, żona już w łóżku leżała. Mówi do mnie, co tak chodzisz? Ja mówię, seksu potrzebuję. Ona mówi, to chodź. Ja mówię, to chodzę. Bardzo śmieszne. No i tak chodzę. No gdzie tu pójść? Od lekarza do lekarza. Tak. Teraz telefonicznie. Ostatnio byłem u chirurga. U chirurga byłem, bo z tym uchem mam problem. No, poważnie. A on spojrzał na mnie i mówi, panie Masztalski, to ucho trzeba ciąć. Ciąć. Ale ja na jednym doktorze nigdy nie poprzestował. Od razu od tego chirurga poszedłem do internisty. No, z marszu, za swoje. A co, na zdrowiu będę oszczędzał? No i tak wlazłem do tego internisty i od progu wrzeszczę. Dzień dobry, panie doktorze wewnętrzny. Uśmiechnął się. Mówię, byłem u chirurga przed chwilą i ten chirurg powiedział, że to ucho trzeba ciąć. A ten internista, proszę Państwa, do mnie jak człowiek. Jak człowiek. Mówi, panie Masztalski, ci chirurdzy to by tylko cieli, cieli i cieli, proszę Pana, i cieli. A ja dam Panu takie lekarstwo, że to ucho samo Pan odpadnie. Dobrze. No to już się rozruszałem teraz, już się dobrze czuję wśród Państwa. Proszę Państwa, ale żeby podróżować po świecie do wcipu, to wiele warunków trzeba spełnić. Następny warunek, drodzy Państwo. Zapamiętajcie to. To powiedział nasz wielki fraszkopisarz. Czasem głupoty człowiek sobie życzy, bowiem w mądrości tyle jest goryczy. Jeśli nie będziecie potrafili się śmiać z głupoty, czyli mojej, waszej, naszej, tych wszechobecnych, to proszę Państwa, długo nie pożyjecie. Ja teraz sprawdzę, czy Państwo potrafią się śmiać z głupoty. O! Test pierwszy. Portki podciągnę, bo spadają. No. Dwóch głupich jedzie samochodem ze Śląska do Miejskiej Górki. Jeden mówi do drugiego, ty widzisz ten las, a ten drugi niebo mi drzewa zasłaniają. No, i to głupota. Głupota i z tego się trzeba śmiać. No, widzę, że się Państwo uśmiechnęli szeroko i bardzo dobrze, bo proszę Państwa, trzeba zęby suszyć, a nie moczyć, o.
No, ha, ha, ha. Test drugi. Ja się ostatnio na przykład śmiałem z takiego durnowatego dowcipu. Posłuchajcie państwo. Jechał facet tirem i zaklinował się pod mostem. A? I przyjechał patrol policyjny i wysiadł taki sierżant i go do tego kierowcy. Co? Zaklinował się pan pod mostem? A on mówi, nie kurde, most wiozę. No, bardzo dobrze. Na świecie. Ale proszę państwa, pamiętajcie, w świecie dowcipu różnie bywa, różnie opowiadają. Czasem dowcip może być nieelegancki. I taki państwu opowiem. To mi się naprawdę zdarzyło. Jechałem autobusem w Katowicach w południe. Południe, rozumiecie, nie? Południe. Autobus pełen emerytów. Same emeryty. I jedziemy do Szopienic z centrum. Dziura na dziurze, a młody kierowca. Młody pieron. I wyobraźcie sobie, największe dziury wybierał. Po tych bursztajnach jeździł. Po krawężnikach jeździł. No tak, jeździł. A my tam tak skokali. W tym autobusie. A te babcie to tymi fryzurami o podsufitkę biły. W końcu jedna nie wytrzymała. Odwróciła się do niego i go do... Panie, co pan świnie wieziesz? A on do nas, co ktoś się w ryja uderzył? No, i to jest, proszę państwa, durnowaty dowcip, głupi, nieładny, nieelegancki, ale na to się trzeba przyzwyczaić. No, dobrze, to co, rozruszaliście się, tak? I proszę państwa, teraz następne, że jak już nie macie powodów do śmiechu, to spójrzcie na dzieci. Oni się śmieją i nic nie rozumieją. Szmyk, nic nie rozumiesz, nie? A się śmieje. Tak jest. Spójrzcie na dzieci. Dzieci to się śmieją, proszę państwa, do 6 roku życia tyle, ile żyją dokładnie. 600 razy dziennie. A my? Stare dziady, stare chłopy, posmutnieliśmy, a jeszcze smutnieć będziemy jeszcze bardziej. Dlatego o śmiechu sobie trzeba przypominać. A kiedyś to myśmy się śmiali tak jak i ty, nawet w sytuacji zagrożenia. Widziałem takiego smyka jak ty. To w czerwcu było. Świadectwo miał przed sobą. Ze szkoły do domu szedł. Na te stopnie patrzył, z nogi na nogę przeskakiwał i do siebie mówił, ja cię tylko w dupę dostanę, już wakacje. No. Tak. I to proszę państwa, tak jest. Bierzcie przykład z dzieci. To jest jeden z najcudowniejszych rozdziałów w dowcipie. Kiedy bohaterem jest dziecko. O teraz tak ciepło jest, ale wyobraźcie sobie państwo. Ja teraz zagram wszystkie role, musicie tylko sobie to wyobrazić. Zimowy wieczór. Pani przedszkolanka po całym prawie dniu w przedszkolu takiego małego Jasia wysyła do domu. To co ona musi zrobić? Musi go ubrać. A to ciężka robota, ubrać takie dziecko, a jeszcze takie botki do kolana ubrać, prawda? Bardzo ciężka robota. Ona go ubiera, rozpoczyna się teatr. Jeden botek mu ubrała. Drugi botek wszedł. Stara podszczoła, a ten mały Jasiu mówi, proszę pani, a pani mi źle ubrała, bo prawy na lewy, a lewy na prawy. Pani lekko podenerwowana, ale musi go do domu wysłać. To co robi? Te butki mu zdejmuje. Jeden botek mu zdjęła. Drugi botek zdjęła. Starła podszczoła, ale teraz lewy botek na prawą nogę, prawy botek na lewą nogę. Ubrała, starła podszczoła, a ten mały Jasiu mówi, pani, a to nie są moje buciki. Pani już bardzo podenerwowana, ale musi go do domu wysłać, to co znowu mu te botki zdejmuje. Jeden botek zdjął, drugi botek z los. Starła podszczoła, a ten mały Jasiu mówi, pani, to są buciki mojego braciszka, ale mamusia powiedziała, żebym w nich chodził. Ej, Boże. Pani już bardzo podenerwowana, pianę ma na gębie, ale do domu go musi wysłać, więc co? Znowu mu te botki ubiera, już w nerwach. Jeden botek mu ubrała, drugi botek wszedł. Starała podszczoła i mówi, Jasiu, Jasiu, idź już do domu.
a gdzie masz rękawiczki? A mówi, a w bucikach schowałem. No i gdzie? No i tak teraz proszę o oklaski, bo muszę odpocząć. Co mi... O, dobrze, bardzo. I tak, i róbcie takie żarty jak dzieci, proszę państwa. A żarty można robić na każdy temat. No naprawdę, no taki bajtel mały, taki jak ty. Wiesz, co zrobił u nas po Bożym Narodzeniu? Poszedł do kościoła, w kościele wlazł do szopki. No, z uśmiechem na gębie podpieprzył świętego Józefa. Figurkę wziął pod parze, wylos z kościoła, nikt go nie zatrzymał. Na drugi dzień znowu wszedł do kościoła, wlos do szopki, wziął Matkę Boską pod pachę, wyszedł z kościoła, nikt go nie zatrzymał. Jeszcze ją pogłoską. Na trzeci dzień znowu wszedł do kościoła, wlos do szopki i koło żłóbka przy dzieciątku zostawił taką kartkę. A na tej kartce pisało, jak na drugi rok nie dostanę obiecanego rowerka, zostaniesz bez rodziców. No i dobrze. Widzę, że się państwo uśmiechają. Proszę państwa, jeszcze tylko wytłumaczę szybko. Jest taka teoria he, hi, ho, ha. Proszę się nie śmiać he, 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 he. No proszę na 3-4 się zaśmiać he, 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 he. Proszę, 3-4. No. Sztucznie to zabrzmiało. Jak kaś usłyszycie, że ludzie się śmieją he, 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 to pitać od razu. Znaczy uciekać. Pośmiesz się głodno pitać, uciekać, bo to sztuczny śmiech, na się taką choroby nabawić. Hi, 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 to tak się jeszcze młode dziewczyny śmieją. Hi, 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 hi. Jak ktoś na starość się tak śmieje, wie pan, żona tak się śmieje, to psychiczno jest, bo to nerwowy śmiech. Ho, 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 to tak się śmieją ci najmądrzejsi, ci to wszystkie rozumy zjedzą. Ho, 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 ho. A normalny człowiek to jak śmieje się, ha, 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 ha. Przećwiczymy teraz ten śmiech. Dobrze? Proszę, wziąć powietrze, wypuścić. Powietrze, wypuścić. Tak. Nic się, niczego się nie bać. Nie bać się. No ostatnio na przykład taki jeden wirus grypy słyszałem. No, taki wesoły był, spotkał drugiego normalnego i ten normalny siebie to... Coś taki wesoły. A mówię, nie wiesz, jaką babę dzisiaj do łóżka położyłem. O, o już widzę, że ten śmiech... Ale za miesiąc się spotkali znowu i ten wesoły był strasznie smutny. I ten normalny się pyta, coś taki smutny, a mówi, a wiesz, złapałem penicylinę. No dobrze, no to uwaga. Proszę państwa, ja proszę was, żebyście się śmiali po ludzku, czyli jak pundbucek przy kozu. Ha, 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 ha. Dobrze? No, to teraz, żeby rozprężyć się, po co taką blondynę w nocy łazi na cmentarz? Żeby ją strach przeleciał. Pięknie. O to właśnie chodzi. Ale blondynki swój rozum mają. Ostatnio się dowiedziałem, że jak taka blondyna się dostanie do więzienia, to na więzieniu będzie flaszki zbierała, no. Ona wie, że można wyjść za kaucją. I prawa, przedłużamy śmiech. A ostatnio patrzę, blondyna stoi w kałuży, ucho w tej brudnej wodzie trzyma. Blondyna. Podchodzę, mówię, kobieto, co robisz? A ona mówi, bajora, słucham. Pięknie wychodzi. Proszę państwa, ja powiem państwu, bo są wśród tych żartów, a nazbieraliśmy ich 35 tysięcy, takie żarty, które uważam, że są perełkami. Rozumiecie państwo? Czasem więcej są warte niż niejedna powieść i niejedny wiersz, którego nie zrozumiemy. A ten żart pochodzi ze zbiorów księdza Twardowskiego. Ćwiczymy ha, 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 ha. Jak ktoś nie rozumie, patrzy na sąsiada. Sąsiad się śmieje wyzań. No, dobrze? No, nie ma ponuraków teraz w miejskiej górce. Uwaga, już opowiem. Przyszedł złodziej do spowiedzi. Klęknął przed księdzem, wyliczył te liczne grzechy, wyliczył, rozpaczy, jak ksiądz ma tu taki piękny złoty zegarek. Ani się ksiądz nie obejrzał, a zegarek już był w kieszeni u złodzieja. Ale ten złodziej uczciwie go do. I proszę księdza, ukradłem zegarek. Na to ksiądz, to go oddaj. To ten złodziej wyciąga ten zegarek i daje temu księdzu. A ksiądz na to, ale nie mnie, tylko temu, komu ukradłeś. Na to ten złodziej, ale on go nie chce. Na to ksiądz, a to se go weź. O. Żeby... Wykład zakończyć, musi być puenta i powiem państwu, mi się to naprawdę zdarzyło. I wiem, razem z moim kamratem, że mówimy o sprawach bardzo ważnych, bo nie ma życia bez radości, drodzy państwo.
Nie ma życia bez pogody i ducha również. I teraz Państwu powiem, co mnie się naprawdę zdarzyło, to było w Łodzi w Teatrze Muzycznym. Wtedy sobie uświadomiłem, jak to z tym dowcipem, proszę Państwa, i z tym śmiechem jest. Trzeci dowcip opowiadam w tym teatrze, a naprzeciw mnie, tak jak ty, piękna kobieto, siedziała starsza pani już i tak na mnie patrzyła. Spójrzcie Państwo, drodzy, tak. Od tego momentu, jak ją zauważyłem, nikogo nie widziałem, tylko ją. Kto jeszcze mnie nie widział? W siódmej minucie tego koncertu już mi pod pokręgłosłupie do gali odleciał. A w myślach, tak patrząc na nią, mówiłem, uśmiechnij się, baba, bo nie szczymia. A ona nic, tylko... W 20 minucie, proszę Państwa, już batki szło wykręcać. Pot mi spływał z czoła, a ona... I tak przez półtorej godziny mnie przytrzymała. Ja się po tym koncercie do psychiatry nadawałem. Do szpitala wariatów, proszę Państwa. Schodzę do garderoby. Cieszę się, że się skończyło. Schodzę. Patrzę kątem oka, a ona idzie za mną. Ja się cofam, czuję ściana. Dalej nie poradzę. A ona podeszła do mnie i patrzcie Państwo, drodzy. Ani jeden mięsień na twarzy jej nie drgnął. Tak stanęła przede mną i goda. No, dziękuję panu bardzo, dziękuję. W życiu się tak nie uśmiałam. Więc śmiejcie się, Państwo drodzy, na zewnątrz, nie w sobie. I macie teraz okazję, bo w końcu kabaret masztalski w komplecie. Proszę Państwa, my nie spotykamy się na próbach z moim kamratem Ecikiem. On kocha dowcip i ja. On zgłębia tajniki tego dowcipu i ja. I nigdy na próbie naprawdę żeśmy się nie spotkali. Ale znamy dowcip i wiemy, jaki to cudowny świat. Liczę na brawa, bo on się nie przedstawił. Przed wami legenda śląskiego wica. Żyjąca legenda. Czyli Ecik. Tak. Ecik, kończę teraz niżej. On krzywy jest jak chole. No, ale to nic, dobrze. No, witam cię serdecznie. I teraz, proszę Państwa, może go bliżej przedstawię. No właśnie. Urodził się dla dowcipu. Nie dla dowcipu, i no w wyniku dowcipu. No co, haha, no dowcipnie zostałem poczęty. No. No przecież do ustnie to się chyba jeszcze nie do. Nie, nie, nie. Nie, ale wszystko możliwe. Więc jak się urodził, to wam powiem, bo ja to widział. Nie, proszę Państwa, mój kolega w tym momencie zaczyna konfabulować, czyli po śląsku się go dowynokwiać. On co prawda jest ode mnie o 4 lata starszy. Ach, dobrze, że powiedziałeś. No właśnie. 4 lata, szanowna pani, jestem starszy od niego. Nie widać, prawda? No nie, nie widać, ale czuć, wiesz. No. Ty. No, ale nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że to z myślą on nie widział, jak ja się urodziłem. Gdzieś to widzieć. No widziałeś i powiem Państwu. Chyba oczyma duszy. Ta siostra położna. Akuszerka. Po śląsku się go do hebama. Ona wie na to braństwo za te tylnie łapki. Pani akuszerka, to pani wie, da? To podniosła do góry zgodnie ze sztuką medyczną, żeby to głos dało, to miała to piznąć w zadek. Wzię na zamach się pomyliła i pizła go w głowa. I tak powstał Ecik. I tak już zostało. Redaktor Jerzy Ciurloch. Dziękuję Państwu bardzo. Musimy coś wyjaśnić. Proszę Państwa, piznąć, bo ja zauważyłem tę reakcję, to jest bardzo przyzwoite, gwarowe, śląskie słowo, piznąć. To nie ma nic wspólnego z tym, co się niektórym poza śląskiem z tym słowem lubi kojarzyć. Zresztą na to, co im się kojarzy, to mamy większe określenia. No to określ. Nawet mamy opowieści na ten temat. Było dwóch braci. To ten pan, co był na Śląsku, on to zrozumie natychmiast. Było dwóch braci. Jeden się nazywał Pitt, czyli Peter, bo to było w Anglii. Drugi się nazywał Pat, czyli Patryk. I oni poszli na wojnę. I Pitt Pat, a Pat Pitt. Czy Pitt był. No. On Pitnął. No. Nie, ale jak tak jademy jakaś poza Śląsk, a szczególnie do Warszawy. To takie miasto koło Grójca. Tak, Warszawa. Licząc od Katowic, następna stacja za Zawierciem. Warszawa.
Tak, jak tam przyjademy i on go, że ta siostra położy do mnie pisła, ludzie, nie, kiedyś jedna warszawianka, to ona, jak ona się obraziła, no. Jak ona się rozciepała, zaczęła rękami wywijać, jego dom, co pani piźnięto, czy co, nie? Jak się pani nie podoba, to pani też stąd może pitać, nie? No bo kto pita, nie błądzi. Nie no, proszę Państwa, tak się dużo, dużo rzeczy po śląsku. Nie, można komuś powiedzieć coś, ty piźnięty. No, ale... I no trzeba uważać, bo on może pizdnąć wtedy. Ale dużo rzeczy, wiecie Państwo, i tak jest z każdą gwarą. Nie, no bo w gwarze wszystko idzie lepiej powiedzieć niż w tym języku urzędowym. Nie? No na przykład takie polskie zdanie. Zegar na dworcu kolejowym wybił godzinę 14. Jakie to długie, nie? Wiele się tym pyskiem trzeba klepać. A po śląsku krótko, na Banchowie pisło dwie. Wszyscy wiedzą, o co się rozumie. I to z każdą gwarą. Góralsko gwara, ty. Jako piękne jest góralsko gwara. No. Popatrzcie Państwo, takie polskie zdanie. Przepraszam, nie zrozumiałem, co pan powiedział, czy zechciałby pan powtórzyć raz jeszcze? Dłużnie. Powtórzyć? Przepraszam, nie zrozumiałem, co pan powiedział, czy zechciałby pan powtórzyć raz jeszcze? Powtórzyć? Przepraszam, nie zrozumiałem, co pan powiedział, czy zechciałby pan powtórzyć raz jeszcze? A po góralsku krótko. He. Jak lakonicznie, jak zwięźle. Proszę Państwa, my się śmiejemy z gwary, z każdej gwary, z każdego języka. Nie, ale góralsko to my lubimy, ta góralsko gwara. Poczekaj, ja się na przykład od razu przekonam, czy pani jest związana ze śląskim, czy nie. Czy pan jest związany? Ja to, pan to jest związany, pan był związany. Pan jedno pytanie zadawam i wiem od razu, czy Śląsk, czy nie. Kaj leży Krym, pani Krym. Wie? No Krym leży na torcie, każdy Hanys wie. No. Krym leży na torcie. No a co góralsko? A tak, a propos, to mi się, wiesz co, Józik mi się przypomniał. My mamy takiego głupiego kolegi Józika. On jest taki głupi, słyszycie? Jaki on jest głupi! On jest głupszy niż dwa Eciki, poważnie. No, ale... Nie, my zrobili taki ten miara głupoty, nie? Taką skala głupoty. Tak, jeden Ecik to jest taka normalna głupota, nie? No, a dwa Eciki to już jest taka super głupota. A z taki, co ma trzy Eciki, to już nie warto go dać. Józik ma dwa Eciki. On jest taki głupi, słuchajcie, on sobie w zeszłym miesiącu za ostatnie pieniądze portfel kupił. Naprawdę. Taki głupi. A do wojska jak go wzięli. Słuchajcie, on w pierwszym dniu w tym wojsku hełm na lewą stronę ubrał. Stalowy hełm, na lewą stronę ubrał. A jak były te ćwiczenia z tymi maskami, ale to takimi przeciwgazowymi, nie? I ten tam sierżant go do maski włóż! To nie do państwa, nie. Maski zdejm! Maski włóż! Maski zdejm! Podchodzi do Józika, go do... A wy, żołnierzu, dlaczego żeście maski nie zdjęli? A on go do... Ja też zdjął i no, ja mam taki pysk. Ale drodzy także Państwo, poniekąd te Państwa, maski są my dobre, możemy to. Cały ten program, to co nam zostało, poświęcić Józikowi. Raz was do teatru zaprosimy. Dowcip może być małym spektaklem teatralnym, więc zapraszamy Państwa do jedynego w swoim rodzaju, jedynego w naszym kraju, Teatrum Dowcipu. Odsłona pierwsza. Pierwsza. Bam! Bam. Proszę Państwa, to co Państwo słyszeli, to miał być teatralny gong, a gdy w teatrze gong się rozlega, właśnie kulturalna publiczność klaszcze na ogół, gongnij no jeszcze raz. Bo my się nie posługujemy rekwizytami. Nie. No tylko bambamy. Nie, tak. I posługujemy się sami sobą. Więc uwaga, proszę Państwa, scena pierwsza. Józik przyłazi do nas. My siedzimy przy piwku, wiecie? Znaczy my, czyli Masztalski i ja teraz zagrum dwie osoby. A ja będę grał Józika. Tak, jest, a jest w dwóch osobach. To mi dobrze wychodzi. No. Cześć, Hopy. Cześć, Józik. Słuchajcie, do widzenia. Co do widzenia? No, co się stało? Żegnamy się. Ale po jakimu? Co się stało? Chory się? No nie, wyjeżdżam. No. Jada na wojnę. Cześć, tyło głupio, ciebie już całkiem na ta głupią epizła. Kaj to jedziesz na ta wojna? No na Krym jada. No chcę zabić z 5 ruskich i z 5 separatystów. Jak dojdę do 10, to wrócę. Józik, ty pierunie głupi, a ty słuchaj, a jak ciebie tak ktoś zaszczeli, to co? Jak co? Jak ciebie zabiją. A za co? Taki Józik jest głupi. Scena druga. Bam! Grom dali Józika. A jo, gadali grom kabaret Masztalskich w dwóch osobach. Uwaga, chodzę.
Witajcie. Cześć, cześć Józik, cześć, cześć. Witajcie. Napijesz się piwka, albo co? Nie, nie, nie. Co? Słuchaj, straszną rzecz. Co, co? Co straszną się rzecz. Ale co? A idź no. Ale co? Moja staro... Ja. Przepraszam. Baba, żona. Żona. No. Przepraszam panie. No. Moja staro... No. Jeszcze raz przepraszam. Hmm? Staro moja... No. Co staro twoja? Nie może nic jeść na wieczerzu. Zaraz, po jakim nie, nie będzie, na kolację nic nie będzie, ale po jakim? No, wiesz, byłeś u lekarza. No, czekaj, Józik, słuchaj, ja wiem, żeś ty jest głupi, ale po kolei, doczekaj. No. Twoja baba nic nie może jeść na wieczerzu, a tyś był u lekarza. Co ja to było ze sobą wspólnego? No, no, lekarz mnie zbadał. No dobrze, no, ale co to ma wspólnego z tym kolacją? No i werdykt jest jasny, no. Bo. Lekarz mnie zbadał i powiedział, że mu się kłaść na pusty żołądek. Tak jest, głupi Józik. Ale skoro my już w tym teatrze są, to może w takim razie gadaliby o rolach, to teraz w trzeciej odsłonie naszego teatru Bambni. No. Bam. To się teraz przeniesiemy w góry, do Zakopanego. Na co ja godzę? Do Zakopanego. Wiecie? Się przeniesiemy do Zakopanego, na Krupówki. I teraz tak, ja w tym dowcipie zagrom jabłkarkę na Krupówkach, we Zakopanym. Hej. Rozumiecie? No. W jabłce. Ja we jabłce, na Krupówkach, we Zakopanym, to na Krupówkach. Hej. Zrób se jabłka. Jabłka, to będzie... To będzie jabłka, tu będzie lada, łokynko, jabłkarką, a mój kolega zagrał takiego starego gazdę, który przyszedł do tej jabłki na Krupówkach we Zakopanym, hej! I tak dalej, bo mało drogi mu. Bo, wiesz, musi się rozpędzić, no hej! Teatr się zaczyna. Teatr się zaczyna, drzwi się otwierają, gazda włazi do pojścotka. A jabłkarka Gowito, a tak po polsku Gowito od progu. Dzień dobry, czym mogę służyć? Pani poprosi mu tabletki na sen. Uuu, a cóż to góralu, spać nie możecie? Ja mogę, ale wnuczek nie może. Wnuczek? Zaraz, to wy dla wnuczka chcecie tabletki na senne? No muszę. A ile wnuczek ma lat? A będzie miał roczek. Zaraz, zaraz, zaraz. Czy wyście za miesiące. Czy wyście oszaleli, góralu? Czy wyście oszaleli? Wy takiemu małemu dziecku chcecie taką niebezpieczną farmaceutykę dawać? No muszę. Nie chcesz spać. Oj, góralu, no to wy mu lepiej kołysankę zaśpiewajcie. A, śpiewam. Śpiewacie. I nie co? Śpię. Nie śpi. Aha. A jak wy mu śpiewacie? A ta normalnie. Ale normalnie, 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 to jak? No ta po góralsku. Ach, po góralsku. A, słuchajcie, a to może zaśpiewajcie fragmencik. A z przyjemnością. A nie, 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 nie. Górali, ja bardzo proszę, śpiewajcie, ale bez przyjemności. Żadnej przyjemności nie będzie. No to dobra? Bez przyjemności. No, no, no. To ja go położę do łóżeczka, to śpiewam tak. Śpi, Andrusiu, malusieńki, hej! Przepraszamy, mam nadzieję, że wszyscy przeżyli. Nikt nie dostał zawału serca. A ja tak się zastrzegałem, żeby to było bez przyjemności, bo takie skojarzenie natychmiast mi się pojawiło w głowie. Otóż u nas na Górnym Śląsku pewien dyrektor czy prezes przyjmował do pracy nową sekretarkę i tam przepytywał te kandydatki i taką jedną pytał: a proszę pani, a ile pani zarabiała w poprzednim miejscu pracy? Ona mówi: no panie dyrektorze, 2000 złotych zarabiałem. On mówi: o, to ja pani z przyjemnością dam 5000. Ona mówi: ja z przyjemnością, to ja tam miałam 10000. Takie czasy. No ciężkie czasy to. No takie czasy. Ale proszę państwa, skoro byliśmy w górach, to w następnym teatrze przeniesiemy się nad Bałtyk. Ja nad morze się nie przenoszę, bo tam teraz nie lubią ludzi z Górnego Śląska. Tam opony przecinają to. Wiesz, no, wyciepują z domów czasowych. Wprowadzę w akcję. Dwie żony marynarzy się spotkały. Aha, żony marynarzy. Ty dobrze grasz pierwszą, ja drugą. A ty zagrasz... Ty, ale słuchaj, to ma być żona... Marynarz. No, a nie taką lafirynda przechodzono spod latarni. No przecież, kurde, to nie była mewka portowa. Co to robisz, tu życiu tu kręcisz, słuchaj? No przestań się wygłupiać, no. Zagraj, żeś pożumno kobieta. Żona mężowi, matka dzieciom, no. No.
się nie dogodził. No, w każdym razie ta jedna żona go do tej drugiej: kochana, czy ty podczas stosunku rozmawiasz z mężem? A ta druga go: no jak zadzwoni z morza, to rozmawia. Koniec sztuki. Koniec, tak, koniec spektaklu, bo to z mężem trzeba rozmawiać. A to jakby już tak się przenosimy po tej Polsce, tam na Mazur, to może się we Wrocławiu, w stolicy Śląska, zaczniemy na chwilę. Uwaga. Bam! Nie, bo jak państwo słyszą, tak godumy gwarum górnośląską, trochę góralską, a teraz będziemy godać gwarum dolnośląską. Wyobraźcie sobie państwo, drodzy, tym razem się przeniesiemy do kantoru wymiany walut. Po co ja ta lada zlikwidował? Tam? To będzie dali lada, okienko, ja będę pracownikiem tego kantoru wymiany walut. A ja? No, a ty zagrasz klientka. Dlaczego? A klientką będzie taka staro babcia, wiecie państwo. Tak? Ja zagraj. No, zagraj. Ty, ale nie taką staro, bo ludzie tak długo nie żyją, wiesz, no. Tak troszkę młodsze. Ale wiesz, no. Zachowaj odległość, no, koronawirus, no, cholera. No, ja rozumiem, dobrze. No więc drzwi się otwierają, babcia wchodzi do kantoru. Wchodzi, no. Kierownik wita ją od samego progu. Dzień dobry, czym mogę pani służyć? Dzień dobry pani, czym mogę służyć? Halo? Dzień dobry pani. Je tu kto? No, no proszę pani, stoję przed panią, słucham, czym mogę służyć. Ślak trafił. Może to nie kantor? Kantor, proszę pani, kantor wymiany walut. Słucham, czym mogę służyć? Halo? Słucham panią, słucham. Cholera jasna, może ja źle trafiła. Jeśli do kantoru, to dobrze pani trafiła. Proszę pani, halo, halo, proszę pani. Proszę pani, dzień dobry. Ja taka mała nie zauważyła. No, no właśnie zauważyłem, że pani nie zauważyła. A pan duży chłop. No, a pani z tym małym rozmawiała. Co? Ecik. Co do? Przepraszam. Ecik. No co do? Z roli wyszedłem. A to wejdź z powrotem, no. Ale wybaczcie głupiemu. Dobra. Wchodzę w rolę. Tak, wchodź. No. To jak ten dyrektor, wiesz, sekretarka odbiera telefon, a tam czy się w słuchawce ktoś pyta, czy jest pan dyrektor, a sekretarka mówi: o właśnie, wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi. Ecik, ja cię zabiję, będziesz widział. Ale nie, na usprawiedliwienie jak z takim... Znowu wyszedłeś. Jak z takim nie zgłupieć, no. Ale powiem państwu, Tadeusz Boj Żeleński, słynny Boj, tak dawno temu powiedział: 90% śmiechu na ziemi bierze się ze sprośności. No my do tego jeszcze 5% dołożyliśmy. Tylko już nie dokładaj! No uwaga, wchodzę w rolę. Wchodź. A dzień dobry. Coraz trudniej wejść w rolę. A z Viagrą żeś próbował? Nie, ale słuchajcie, Viagra jest niebezpieczna. Jest, no. Wie pan, to jest ta mała niebieska tabletka, co pan na stoliku nocnym ma. To. Ecik! Viagra jest niebezpieczna. Słuchaj, ja się z kuli tej Viagry do roboty spóźnił. A co się stało? Że jak się położył ta jedna tabletka właśnie na stoliku nocnym, to mi budzik stanął, ty wiesz. To jest takie pieruństwo. Ecik, zwariowałeś. Przestań, no. Słuchaj, może najlepsze to jest taką japońską Viagra. Japończyki... Ludzie, Japończyki to jest sprytny naród, wiecie? Takie to małe, żółte, z tymi łaczkami skośnymi. O, jakie mądre! Oni zrobili Viagra w aerozolu. W spraju. W spraju. I to, słuchaj, osobno do kobiet, osobno do chopów. To jest równouprawnienie. To taką baba się psiknie? I gotowo, chopie, no. Leży jak na talerzu i czeka, zaraz możesz wszystko coś chciał, bez tej gry wstępnej. Słuchaj, bez gry wstępnej. Ja ci coś powiem, słuchaj, ta gra wstępna to jest głupota i pieroństwo. Pieroństwo i głupota. No głupota, bo patrz, to tak jakbyś w swoim własnym aucie przez 15 minut trąbił, zanim do swojego garażu wjedziesz, nie? No przecież to głupota, rajno głupota. A pieroństwo pieronowe, słuchaj, bo czasem człowiek jeszcze nie jest gotowy, a już dawno jest gotowy, wiesz, i po ptokach, no to. Ale po co to mówisz o tym? No nie, no wiesz,
w gazecie czytał, że takie starsze małżeństwo w Tokio chciało sobie te wiagry wypróbować, wiesz, i no im się zamieniły te opakowania, wiesz, i baba użyła tej męskiej wiagry, wiesz. I co? No, no słuchaj, a ręka i się trzęsła, to się cało wypryskała tak od stóp do głów i tak ją wyprościło. Wow. Bo nie się wszystko wyprościło, te oczy i się wyprościły, wiesz, tak. Ty pukel i się wyprościł też, nie. No, język i stany kołkiem w gębie. O, słuchaj. To chłop miał dobrze. O, dobrze, ty, słuchaj. Dwie godziny nic nie godała, wiesz, jak cicho w chałupie było. No nie, to... Nie, bo najgorsze to są te baby, co dużo godają, a jeszcze takie wrzasklate. To panowie, nie? Najgorsze to godo. I wrzeszczy, tak. To... Nasz kolega, to Ziguś, to inny kolega, to on miał sprawa w sądzie z Kulitego, że miał taką wrzasklatą baba. No i ten sędzia się go pytał, dlaczego oskarżony nie udzielił żonie pomocy, gdy tonęła? A on pada, a skąd miałem wiedzieć, że to nie wrzeszczała jak zawsze? No. No dobra. Także baby, dajcie pozór ale i szansa swoim. Co z tą wiagrą? A no wiesz, no, no właśnie, wiesz, ta baba w końcu pionowo na pogotowie wywieźli. A słuchaj, a ten hop no. To użył tej babskiej wiagry. No i co? Ty to one mu się rany z II wojny światowej pootwierały. Ty masz pojęcie. No. Takie pieruństwo. Ale to. W dowcipie, nie, bo to czasy głupie są. W dowcipie wszystko jest możliwe. Wszystko, głupie, no czasy są głupie. No powiedz, czy nie są głupie. No pierunym głupie są. Ja już nie godam o tej pandemii. Wszystko jest głupie teraz. Wszystko. I nacechowane seksem. Ociekające erotyzmem. No ostatnio taka starka, jak ta, co on pokazywał, no tako czynsąco się, to ona wlazła nie do, do kantoru wymiany walut i no do seks-shopu w Katowicach wlazła. No. To na chwileczkę to będzie takie, no, wtrend do tej sztuki teatralnej. Zagraj teraz ta starka. Ta starka zagraj, no, tak oczynsząca się, ja bym da pracownikiem tego, tego seksshopu, no. No i tako starka czynsząca się włazi do seksshopu, no. No, właź, no. No. Ja cię potem zabiję. Zobaczysz trutniu. Trutniu. No. Tak. Dzień dobry, czym mogę pani służyć? Macie wibratorki? Ależ proszę pani, oczywiście, że mamy. Wszystko mamy. A to dobrze, dobrze, dobrze. A wiecie, jak się to wyłączo? Koniec. Gram babcię w Nie, zostańmy jeszcze na chwilę. Proszę cię, nie gram, nie gram. Schodzę, schodzę, ci mówię, no. Gram babcię w kantorze. Nie lubi seksshopu. Dobrze. Wchodzę do tego tak. Kantoru raz jeszcze. Dzień dobry, czym mogę pani służyć? Proszę pana, ja się chciałem dowiedzieć, po ile dolary? Dolary proszę pani po 3,90. Dolary po ile? Proszę pani, mówię, po 3,90 zł. Dolary proszę pana, po ile? Niech pan głośniej mówi, ja słabo słyszę. A, no tak. To. Dolary proszę pana. Po 3,90! A głośni nie nauczyli? Kobiety nie potrafią obsłużyć, cholera jasna, truteń. Dolary pójli. O, krzyczemy! Pani tylko bez bitki. Dolary, ja chciałam się tylko dowiedzieć. Proszę pana, niech mi pan to napisze. W tym momencie ten pracownik odetchnął z ulgą. Wziął kartkę na papieru, na wszelki wypadek, dużymi cyframi, napisał 3,90. Następnie podał tę kartkę tej babci, ona ją wzięła. Dolary. Wzięła! Co słyszałem? Wzięła! Wzięła tą kartkę, tak przyglądała się z bliska, potem z daleka. O, rączka za krótka chyba, widzę to. Znowu z bliska, a po upływie tej chwili mówi... Panie, to ja nic nie widzę. Niech mi pan to przeczyta. Koniec spektaklu. Proszę państwa, i opowiadając te dowcipy, prezentując ten teatr, właściwie weszliśmy w takie zagadnienia, które lubimy w dowcipie najbardziej. Znaczy, bo jest jeden temat, który uwielbiamy ostatnimi czasy, bo my już nie musimy nikogo udawać.
Wystarczy, że jesteśmy sobą. Sobą. No, to są dowcipy o starzikach właśnie. Czyli o dziadkach. Tak, no i o starkach. Czyli o babciach. Bo my tak na estradzie jeszcze staramy się jakoś trzymać pion i fason, ale w życiu to już wiecie, tu szczyknie, tu boli, wyprościć się ciężko, kurde. Rano z łóżka czasem to człowiek po czterech wyłazi, zanim się rozruszy troszkę, nie? No, dlatego to będzie teraz długa, ostatnia odsłona w naszym teatrum dowcipiu, ale z wieloma scenami. Bam. Tak, będziemy takimi dwoma strażnikami. A, dzień dobry, panie Wiśniewski, dzień dobry. Ależ pan się zmienił, panie Wiśniewski. Ojej. Łoski posiwiały. Strasznie pan się zmieniłeś, panie Wiśniewski. Strasznie. No widzę, zeszczuplał pan na twarzy, a na brzuszku wręcz przeciwnie widzę. Jakiś taki niższy pan jesteś, no. Słucham. Panie Wiśniewski. No widzę, że pan się zmienił strasznie, panie Wiśniewski. A panie, kochany, ja nie jestem Wiśniewski. Ja jestem Nowak. O, to i nazwisko pan zmienił, panie Wiśniewski. Nowak, panie. A jakże zdrowie mu szanownego pana, ze zdrowiem. Słucham. Jakże zdrowie mu szanownego pana, pytam, ze zdrowiem. A mów pan głośniej, bo na to ucho słabo słyszę. Na to słabo, tak? Na to słabo. A na drugie? A na drugie roladę z modrą kapustą poproszę i kluski z ołzą polone. Panie, panie. Ta, lubię, apetyt mi dopisuje. To dobrze, 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 dobrze. Panie, panie, ale ja nie o menu pytam. Nie o menu pytam. Jak pan słabo słyszy, to niech pan czyta z ust. Z ust, z ruchu warg niech pan czyta. Niech pan patrzy na usta. Pan. Ale ja słabo widzę, wie pan. Widzę słabo. Teraz jak na pana patrzę, to mi tu takie czerwone światełko w oku migło. To niedobrze. 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 Pan już na rezerwie jedzie, panie. Niedobrze. Teraz jak patrzę na pana, to panie kochany, odsuń się, słonia widzę. Słonia. Słonia. Jak pan na mnie patrzysz, to pan słonia widzi. Ty nie zachowuj takiego dystansu, bo zlecisz, kurde. Słonia. A panie, jak tam pan patrzy, to co, to też słonie? Nie, same trąby. Ze zdrowiem, jak u pana, niech pan powie wreszcie, ze zdrowiem, jak u szanownego pana. Ze zdrowiem. No, ze zdrowiem. A proszę pana, kiepsko. Kiepsko, a to miło słyszeć, miło słyszeć. No. Proszę pana, niech pan się nie żartuje. Nie żartuję, staram się być grzeczny, panie. Panie, po zawale jestem. Po zawale? Patrz pana, wygląda pan jak przed zawałem dopiero, co to? Ale za jasne, nie pan przestań, to nie takie śmieszne. Ale to nie śmieję się, nie śmieję. Ja staram się być grzeczny tylko. Mówię doktorowi, to co teraz będzie, a on mówi do mnie tylko z żoną. Co z żoną? Tylko z żoną, żadnych większych wzruszeń. Ale panie, niech pan się nie żartuje. Ja pan nie jesteś żartuję. Nie w porządku. Ja jestem nie w porządku. No, nie w porządku. A dlaczegoż to ja jestem nie w porządku? A nie mi pan powie. A słucham, tak. Zna pan Józika? No. Znał pan Józika? Wieloletni przyjaciel. I czemu pan nie był na jego pogrzebie? Jak to czemu nie byłem na jego pogrzebie? Jak to czemu? A on na moim pogrzebie będzie, co? Niezrozumiałe pytania. A jak tam przerwimy ten temat? Jak tam u pana słyszałem, że się pan przeprowadził? Mówią, że pan teraz koło cmentarza mnie. A tak, panie, tak. Koło cmentarza. Jak się mieszka? Że znakomicie, wiesz pan, znakomicie. Jeszcze nigdy nie miałem tak spokojnego sąsiedztwa, panie kochany. A jak tam, proszę pana, ze zdrowiem? Ze zdrowiem u mnie.
Znakomicie. A to gratuluję. Dziękuję. Znakomicie. Wiesz pan co? Wypróżnienia regularne, panie. To najważniejsze. Wypróżnienia regularne. Wypróżniam się codziennie o 7 rano regularnie. A to gratuluję. A dziękuję. A budzę się o 8, wie pan. Te też regularnie, bo sen regularny ważny też. I wiesz pan co jeszcze? No. Coś panu powiem. I seks regularny ważny, to panie. Gratuluję. Seks regularny, ja regularnie uprawiam seks. Gratuluję. Z dokładnością kalendarza. Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. No, spojrzyłem, panie. A jak często? No, panie, no, z dokładnością kalendarza raz do roku, proszę pana. Raz do roku. No. I dlatego pan taki wesoły. Ależ oczywiście, proszę pana, bo to już jutro, wie pan. Ale ja panu powiem, że współczuję mimo. Ale z czegoż pan mi może współczuć, współczuję, panie, kochany, bo czego? Proszę pana, ja choć starszy jestem od pana. O 4 lata. To ja, proszę pana, seks uprawiam. Kiedy chcę. Kiedy chcę. I tak ma być. Wie pan, kiedy chcę. Ma być. To tak. Panie, to powiedz pan, a jak często pan chce? Ha? A w tym roku mi się jeszcze nie chciało. Rozumiem. Rozumiem. A w ubiegłym? W ubiegłym, ale też nie. Nie. Ale proszę państwa, żeby jakoś to skończyć, widzicie państwo, optymistycznie, prawda? Tak z radością, to powiem państwu, że to już ja, nie mam być stary? Nie. Że ja wszedłem w ten rok z takim optymizmem i wyjaśnię dlaczego. Zaraz, i dalej mi ten optymizm towarzyszy. Ale dlaczego z optymizmem to wczesne? Mimo pandemii? No, mam przyjaciółkę. Ty przestań, kupieloku, przy ludziach, tak stary strupie. Nie, starą gazetę mam, znalazłem się, przyjaciółka nazywa. Rozumiem. Dobrze. Taki numer socjalistyczny. Pamiętam. Mądra gazeta była. I tam wyczytałem, że mężczyzna taki statystyczny. Czyli taki przeciętny jak ty, jak ja. To w ciągu swojego życia może mieć. Słuchajcie państwo, panowie, słuchajcie, i niech was też to optymizmem zarazi. 7000 zbliżeń. Czekaj, jakich zbliżeń? No takich, no. Ja, ale jakich takich? Stosunków. Międzynarodowych czy. Tak. Z kobietą? No. 7000? 7000. Przez całe życie. I to mnie tak natchnęło. Poczekaj, przeciętny mężczyzna wiele teraz żyje. 70 ile? No powiedzmy tam, zaczyna to... Ale co ty robisz? No chcę przeliczyć średnio. No wiele to wypada średnio. Ale po co? Ja już to przeliczyłem. Tak. I co ci wyszło? No i ten optymist to stąd właśnie. No. Wziąłem kalkulator i przeliczyłem. No i co? Panowie, panie. No. Wyszło mi, że ja Maszalski będę żył 320 lat. O. I takiej długowieczności państwu życzymy, ale przy znacznie większej częstotliwości mimo wszystko. I tak proszę państwa, od tych 33 lat, bo naprawdę mamy ten wiek chrystusowy, na razie nas nie ukrzyżowali, zobaczymy co będzie dalej. Staramy się bawić państwa, ale i siebie przy okazji też. Teraz, jak państwo widzą, no co tu gadać, 35 lat prawie, stare konie już teraz. Ty wiesz co, ty gadaj za siebie. Znaczy, jo stary koni, ta szkapa. Ecik. Dziękuję bardzo. Redaktor Jerzy Ciurlok. Dziękuję pięknie. Stary koń, Masztalski, redaktor Aleksander Czaska. Nie, ale to trzeba jakoś tak inteligentnie skończyć, słuchaj, bo to tak nie może być. To. Ja myślę, że po raz ostatni przeniesiemy się do tego teatrum dowcipu. Dobrze, to zanim się przeniesiemy do teatru w ostatniej odsłonie, będzie krótka. I to ja powiem państwu tak, że jeśli ktoś z państwa zechce, to w Domu Kultury będzie można nabyć
naszą... Nabyć, proszę Państwa, nabyć drogą kupna. Za zwykłe 20 zł. Taką książkę z naszymi dowcipami. 1000 dowcipów, właściwie to już 7000 dowcipów tak, ale Kabaretu Masztalskich. Znajdziecie tam Państwo wiele z tych dowcipów, które opowiedzieliśmy. A jeszcze więcej takich, których by nie opowiedzieli, bo my nie zdążyli, bo to się nie do inaczej, drodzy Państwo. Także zapraszamy, my każdą książkę opatrzymy stosownymi dedykacjami, jeśli takie będzie Państwa życzenie. Widzisz, jak się poważnie zrobiła głowydowaniu pieniędzy Godomy, to... Pieniądze no, nie Państwa, są ważne w życiu. Proszę Państwa, Godo się, że pieniądze szczęścia nie dają. Nie, ale, ale nie mącą go. Nie, 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 nie mącą, ale, ale nawet się Godo tak, że pieniądz nie śmierdzi. O, o. I jego kupa również nie śmierdzi. No to jest jedyna kupa, która nie śmierdzi. Ale nie są ważne pieniądze. Nie, nie, bo są jeszcze sztabki złota, akcje, obligacje, dobra, biżuteria, antyki. No ale to pożycz 1000 złotych. Co? Co? Nie, proszę Państwa, bo to jest tak z dowcipem, że jeśli rzucisz temat, to my od razu wiemy, czy są dowcipy na ten temat, czy ich nie ma. No i wiadomo, że o pożyczaniu będą setki dowcipów, bo nie jeden raz żeśmy się na to nabrali, prawda? Dobry zwyczaj, nie pożyczy, ale pożyczać trzeba i porządni ludzie będą pożyczyć 1000 złotych. Życza ci 1000 złotych. No to 5000 ale, ci życzę. Ale no, pożycz. 100 tysięcy. No ale pożycz. Przestań, poważnie go też? No. No chyba żartujesz. Dobrze, słuchaj. Pożycza ci, ale jak wróca z Lublina dopiero, wiesz, to będę ci pożyczyć. No. A kiedy wrócisz z Lublina? A tego nie wiem, bo się tam w ogóle nie wybieram. Dobrze. Ostatnia scena, proszę Państwa, to jest też tak. Czekaj, bo wiesz co, ta ostatnia scena to będzie jak Pana Marka, jak Pana Marka poprosimy. Dobrze, Panie Marku, zapraszamy serdecznie. I dziękujemy za zaproszenie. Dzięki Panu nie umrzemy z głodu. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy. To jest nasze pierwsze publiczne spotkanie od 5 miesięcy. I pierwsze pieniądze, które mogliby zarobić. No, skąpy był, bo skąpy, ale... Nie, no tak nie godej, tak nie godej. Pośrednik wziął większość. Bardzo dziękujemy i z przyjemnością będziemy do Was wracać, jeśli kiedykolwiek zechcecie, żeby posłuchać trochę... Przestań, ja bym się tak nie rozpędzał na twoim miejscu. Ostatni raz by byli tu 10 lat temu, wiesz, za 10 lat to już nie wiadomo, co będzie. A ja myślę, że jeszcze będę mógł. Dziękujemy, serdecznie dziękujemy. To cudowny pomysł, proszę Państwa. No a teraz... Dej to, nie kładź tego... No, aha. No nie na ziemię, no kaj to kładziesz na ziemię. Taką ważną rzecz, a ty na ziemię to kładziesz. Nie, proszę. No nie można, taki piękny. O, taki ładny list żeśmy dostali z podziękowaniem. Dziękujemy pięknie. I teraz tak, dziękujemy Państwu, żeście tu przyszli, bo potem już nie będziemy dziękować. Nie, potem już, ja potem sobie już pudymy, wiecie. To. Dziękujemy naszym akustykom kochanym. Bardzo serdecznie dziękujemy za znakomite nagłośnienie. Którzy dziękujemy też pięknie. Giną z głodu. Dziękujemy tym wszystkim, którzy oglądali nas na żywo. Dziękujemy, dziękujemy tym, którzy na żywo nas oglądali. Przepraszamy za ecikowe żarty te dotyczące takich różnych rzeczy. Przestań, przecież o polityce rzek nic nie godą. Co ty chcesz? No, no i bardzo dobrze. I teraz uwaga, proszę Państwa. Choćbych mógł. To jest jeden z takich żartów uniwersalnych, prawda? Bardzo lubię ten żart i myślę, że Państwo polubicie go również. Bambni. Bam. Drodzy Państwo, pewien dziadek, starzyk. Ja go zagram. Tak, nie graj, bądź sobą. No, skończył 90 lat, miał skleroza. Skleroza. Miałem. I co? jeszcze większa prostata. I co jeszcze miałem? Prostata. Prostata. I proszę Państwa, wyobraźcie sobie Państwo drodzy, że ten dziadek w 90 roku życia po raz pierwszy w życiu dostał bezpłatne skierowanie do sanatorium. Plus. Tak, proszę Państwa, bezpłatne skierowanie do sanatorium. Jak ten dziadek się ucieszył. Pokaż, jak się ten dziadek cieszył. Pokaż. Ile miał lat? 90, no. Ale to, no, czekaj. No. Musisz zebrać w sobie. No. He, he, he. O, tak się dziadek ucieszył. Pokaż jeszcze raz. No. O, może tam pokaż, nie wszyscy widzieli, jak się cieszył. Kopnę się zaraz, byś no, dziadek się długo cieszył, proszę Państwa. Już odpowiednio wcześniej przygotował sobie kofer, spakował walizka i czekał.
W dniu wyjazdu wziął ten kofer i udał się na przystanek autobusowy. Z daleka zauważył, że autobus już stoi na przystanku. Daleka. No to co? Tak. Jestem... Trzeci bieg, tak zachowywał dystans społeczny. Trzeci bieg włączył i biegiem ruszył przed siebie do tego autobusu. Biegiem. A po drodze cały czas są do siebie godą. O Panie Boże, spraw, żebym zdążył, Panie. Panie Boże, spraw, żebym zdążył, Panie. Panie Boże, spraw, żebym zdążył. Łoroz, jak się dziadek nie potknie, jak się nie wywali jak długi, jak się nie piźnie głową o ten trotuar, wiecie, a gębą do ciaplity wleciał do takiego marasztu, do błota. On się podniósł, oczyścił, wzniósł wzrok ku górze i godo. No, no, ino mnie nie popychaj! Dziękujemy Państwu pięknie, dziękujemy za uśmiech, za oklaski, za to, że Państwo byliście, nie baliście się i żegnamy Was po naszemu. Pyrs, Glutkowie! Pyrs!